Witam Państwa bardzo serdecznie, Studio Yard, Agnieszka Kamińska. Dziś znajdujemy się na targach medycyny naturalnej, zdrowia i urody. Zespół redakcyjny telewizji Yard Białystok jest zawsze tam, gdzie trwają najważniejsze wydarzenia w Białymstoku. Tutaj rozstawiają się wystawcy z kraju i ze świata, którzy przyjechali właśnie do Białegostoku, ażeby przedstawić medycynę niekonwencjonalną. Przybywają goście, odwiedzający. To dopiero początek. Zobaczymy, jak rozwinie się dzisiejsze spotkanie, czyli targi medycyny naturalnej, zdrowia i urody. Zostańcie z nami. Witam Państwa ponownie, Studio Yard, Agnieszka Kamińska. Znajdujemy się na targach medycyny naturalnej, zdrowia i urody. Zastanawiając się, co przedstawię Państwu na początku, wpadł mi do głowy pomysł jako prawdziwej kobiecie, żeby zająć się biżuterią. Otóż okazuje się, że biżuteria może mieć dobry wpływ na nasze samopoczucie. Czy to możliwe? Zaraz posłuchamy i się o tym przekonamy. Zostańcie z nami. Widzimy tutaj, że przywiozła Pani ze sobą mnóstwo pięknej biżuterii. Proszę coś o tym opowiedzieć. Biżuteria, którą dzisiaj Państwu prezentuję, prezentowałam też wczoraj w sobotę. Jest to biżuteria zrobiona przeze mnie. Jest to biżuteria też z kamieni naturalnych. Ja pracuję we Włoszech i w Polsce. We Włoszech na południu Włoch, w Palermo. Tam jest bardzo dużo biżuterii z kamieni szlachetnych, ponieważ kamienie oprócz tego mają bardzo duży wpływ na nasz organizm. Każdy też do swojego organizmu powinien, do swojego znaku zodiaku, powinien też dobrać odpowiedni kamień. Na przykład ja jestem rybą i świetnie się czuję w perłach. Drodzy Państwo, robię różną biżuterię. Biżuterię zarówno drobniutką, która tutaj prezentuje Swarovski, to jest koral naturalny, no i oczywiście na srebrze. Taki piękny komplecik, nie jest drogi, bo kosztuje 60 zł. Dla pań, które pracują w biurze, w urzędach, biżuteria piękna, nie ciężka, no bo przecież tak, 8 godzin przecież muszą panie jakoś tam dobrze się czuć, być eleganckie, jednocześnie nieobciążone. Tutaj jest taki wzór biżuterii Swarovski z ametystem i również kolczyki. Jakie korzyści z tego kamienia wpływają na nasz organizm? Wie pani, akurat w przypadku ametystu nie potrafię powiedzieć aż tak dokładnie, ale na pewno ma wpływ pozytywny, bo ametyst jest bardzo cenionym kamieniem dla organizmu. Przede wszystkim jeśli to zależy też od znaku zodiaku, ale samopoczucie na pewno jest lepsze. Ja tak jak powiedziałam dla Państwa, perły. Ja się czuję świetnie w perłach. Ja na przykład jestem na przykład koziorożcem. Jaki kamień? Ametyst polecam. Tak. Ametyst jest w ogóle takim kamieniem, który można dostosować do wielu różnych znaków zodiaków. Także ametyst u mnie jest. Uniwersalny. Tak. Turkus. Tutaj macie Państwo biżuterię z turkusem. Dwa rodzaje. Tak może pokażę bardziej pod kamerę. Fantazyjne wzory, praktycznie się nie powtarzają. Nie lubię duplikatów. Także pani będzie jedyna w swoim rodzaju. No i jeszcze tak kolczyki, żebyście Państwo mniej więcej mieli jakieś pojęcie. To są takie wzory na czasie. Moda się zmienia często. Ja chcę, żeby... Piękna biżuteria, dodajmy, że wszystko jest robione ręcznie. Jest robione jak najbardziej ręcznie. Chciałam Państwu też dodać,
że zajmuje się od 5 lat perfumkami FM. Te perfumy z powodzeniem sprzedaje we Włoszech, również w Polsce. Przeważnie tutaj w Polsce to są urzędy, banki. Są to perfumki, które są robione w Niemczech przez firmę Drom, natomiast firma FM odkupuje niejako te perfumki i firmuje je swoim znakiem firmowym FM, czyli Federico Mahora. Perfumki są bardzo dobre, wytrzymałe, 20% skoncentrowanie, jeśli chodzi o damskie i męskie 16% skoncentrowania. Wystarczają, to w zależności od tego, kto jak używa, ale uważam, że każda kobieta powinna używać perfum, bo to tak jak kwiat, który nie pachnie. Przecież kobiety muszą pachnieć, więc polecam. Czy jest pani po raz pierwszy w białostockim klubie rozrywki Krąg na targach? Nie, już uczestniczyłam w takich targach. To było chyba 2 lata temu. Jest to związane przede wszystkim z moimi pobytami w Polsce. W momencie, kiedy przebywam tutaj w Polsce i akurat są organizowane targi medycyny naturalnej, bo tylko na takie targi w zasadzie przyjeżdżam i uczestniczę w tych targach, to chętnie się wystawiam. A już myślałam, że specjalnie ze względu na targi przyjechała pani z Włoch do Białegostoku. Mogę powiedzieć, specjalnie na targi pozostałam dłużej w Białymstoku. Jak zainteresowanie tymi cudami, tą piękną biżuterią? Muszę powiedzieć, że zainteresowanie jest. No niestety, zbyt wielu kupujących tutaj nie ma. Zupełnie inaczej to wygląda, gdy ja zachodzę z biżuterią do moich już stałych klientów, klientek, które pracują w urzędach, w bankach, tak jak Państwu powiedziałam. Wówczas ta klientela dostrzega faktycznie tą innowacyjność, tą inność biżuterii, bo ona jest jedyna niepowtarzalna w swoim rodzaju, dlatego że łańcuchy też są inne. Tutaj w Polsce jest jeszcze mało tego, może w następnym roku. Idziemy troszeczkę z opóźnieniem, ale idziemy do przodu. Kraj potężny, silny, dlatego... Myślę, że uczestnictwo właśnie w tego typu imprezach, w tego typu targach jest dla pani, jak i dla innych wystawców, promocją, prawda, reklamą. Myślę, że każde uczestnictwo w targach, różnego rodzaju reklamy zawsze daje jakieś tam efekty. Jeśli nie są to efekty widoczne od razu, to na pewno dadzą swój efekt w przyszłości. Myślę, że tak też będzie w przypadku targów, które tutaj odbywały się i wczoraj, i dzisiaj. Miejmy nadzieję oczywiście. Zapraszam. Wszyscy wziąć, poczytać na ten temat. Proszę nam powiedzieć, z czym pan tutaj przyjechał? Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Sławomir Rosę. Jestem przedstawicielem firmy Energetics. Jest to firma, która od 15 lat w 55 krajach na świecie promuje zdrowotne artykuły w postaci biżuterii magnetycznej. Oprócz tego, że ta biżuteria przyciąga wzrok, co widać tutaj na naszym stoisku, to pewne ciekawe działanie jest na organizm. Ja się profilaktyką zdrowotną zajmuję już 15 lat. I wiele produktów poznałem. Staram się promować i polecać osobom produkty sprawdzone, skuteczne. I akurat ta biżuteria mnie zaskoczyła. Ja jestem w kontakcie z firmą i promuję te produkty już około 3 lat. Wiem, że wiele osób wręcz mnie zaskakuje efektywnością działania magnesów, które są wmontowane w tą biżuterię. Ta biżuteria jest antyalergiczna, czyli wykonana z metalu, który nie alergizuje. Dodatkowo jest pięknie złocona, rodowana i są kryształy Swarovskiego. Ale to, co przyciągnęło moją uwagę jako naturoterapeuty, jest magnes. Każdy element, czy to są kolczyki, czy bransoletki, czy wisiorki, ma wmontowany odpowiednim biegunem skierowanym do ciała magnes. I teraz zauważyliśmy, opierając się na różnego rodzaju badaniach, i potwierdziło to się w naszym doświadczeniu, że noszenie na przykład bransoletki na prawej ręce reguluje ciśnienie krwi w dół. Na lewej klienci, którzy noszą, z niedociśnieniowcy, zauważyli, że reguluje ich ciśnienie krwi w górę. Czyli już te dwie, trzy kawy rano. Czy duże jest zainteresowanie produktami?
Powiem pani, że jestem zaskoczony często oddźwiękiem od klientów, którzy przychodzą, biorą ulotki, poczytają sobie na ten temat. Ja sobie cenię osoby także, które coś na ten temat czytają, bo często przychodzą i mówią, ja w to nie wierzę. Ale jeśli ktoś poczyta i zna mechanizm działania, to zdecydowanie łatwiej jest zrozumieć, na czym polega działanie pola magnetycznego. No, pole magnetyczne jest stosowane w rehabilitacji, jest to dział medycyny fizykalnej, a tutaj jest po prostu ładnie ubrane. Ciekawym produktem, naszym taką apteczką domową, którą tutaj jest na tablicy, ja tu mam zamontowany taki produkt, który noszę profilaktycznie. To jest dwuczęściowy produkt, jest to serce magnetyczne, my to tak nazywamy, apteczka domowa, montowane na ubraniu, tak jak widać, jest to dwuczęściowe, w miejscu, gdzie jest ból, im bliżej stanu zapalnego dolegliwości, tym szybszy efekt działania. I wszystko zależy od tego, jaki to jest problem zdrowotny, czy to jest długotrwały, jakiś chroniczny, czy to powstał dopiero od uderzenia urazu. Tak szybkie jest działanie tego. Czy to są jakieś wybroczyny, krwiaki, czy to będzie ból kręgosłupa. My nie twierdzimy, że to zaspokoi wszystkie nasze potrzeby i wyleczy wszystkie choroby. Medycyna to wspiera medycynę konwencjonalną poprzez lepsze działanie leków, lepsze wchłanianie związków różnego rodzaju mineralnych, ale także powoduje, że w danym miejscu zmienia się jakby struktura tego miejsca. Pole magnetyczne powoduje oczyszczenie, lepsze natlenienie danego miejsca, natlenienie całego organizmu. Czujemy się po troszkę, tak jak niektórzy klienci mówią, jakby wyszli, zakładając na początku tą biżuterię, jak po wyjściu do świeże powietrze i łyknięciu kilku łyków świeżego powietrza. Taki proces hiperwentylacji, że zaczyna się lekko nawet u niektórych osób kręcić w głowie. My robimy, ten sam efekt możemy uzyskać, ale poprzez wykorzystanie tlenu, który jest w organizmie, a często zablokowany, nieprzyswajany. Prosty mechanizm. Nasza krew zawiera żelazo. Czerwone krwinki często są pozlepiane. Możemy polem magnetycznym spowodować normalizację potencjału własnego komórki i dzięki temu więcej tlenu jest dostarczane do naczyń kapilarnych, w różne części naszego ciała. Lepiej się uczymy, szybciej przyswajamy wiedzę, ale także zauważamy efekt, że cieplejsze nogi się robią. Pobudzenie krążenia? Może bym powiedział inaczej, spokojne pobudzenie. Nie jest to gwałtowny przepływ krwi, bo jakbyśmy zastosowali biegun południowy skierowany do ciała, to może być bardzo gwałtowny przepływ krwi. My w naszej firmie poprzez badania wieloletnie okazało się, że na dłuższą metę zdecydowanie bezpieczniejszym i efektywniejszym jest biegun północny magnesu. I on właśnie jest skierowany do ciała. Ja to zapinam, mam zaznaczony biegun na to miejsce akurat. Wiele osób, które noszą na tym miejscu pod obojczykiem, zauważyło, że te migotanie, arytmie serca zaczynają się wyciszać. Zauważyły też osoby, a to były poważne przed operacjami przypadki, gdzie w ciągu kilku miesięcy, dwóch, trzech, zaczęło się ładnie czyścić cały układ sercowo-naczyniowy. Jest to potwierdzenie od naszych klientów, którzy szpitalnie mają doświadczenia potwierdzone badaniami, że nastąpiła poprawa w znaczącym stopniu. Nie jest to efekt w ciągu jednego, dwóch dni, bo niekiedy dolegliwości leczy się latami. Nie oczekujmy, że tu będzie efekt, chociaż nieraz bywa, od razu gwałtowny w ciągu kilku minut. Ale jeśli będziemy to używać, 2-3 tygodnie, 4, widzimy efekt zdecydowany. Skąd się w ogóle wziął pomysł tej magnetoterapii? Tak naprawdę żyjemy ciągle w takim elektrosmogu. Wokół nas jest masę przewodów urządzeń elektrycznych. Żyjemy w żelazobetonie. A żelazobeton plus samochód daje nam taką klatkę Faradaya, ograniczającą dostęp do naturalnego pola magnetycznego Ziemi. I w związku z tym nasz organizm pod wpływem tych czynników, ale także złej diety, braku ruchu, braku ilości odpowiedniej wody, zaczyna to skierać, zaczynają się pewne rzeczy dziać, blokować. Możemy pewne rzeczy odwrócić poprzez między innymi działanie takim polem magnetycznym. Oczywiście nie spowoduje to, że nie trzeba by było tej porannej gimnastyki zrobić, że nie trzeba odpowiedniej ilości, a wręcz wskazane by było pić.
bo te 1,5-2 litry dziennie wody wskazane by było nie w postaci kawy 8 czy 10, tylko właśnie czystej wody wypijać, żeby odtoksycznić nasz organizm. To są wszystkie same plusy właściwie, które Pan wymienił, a żeby zachęcić społeczeństwo do korzystania z tego typu produktów i w ogóle do przechodzenia na tego typu targi i spotkania. Dokładnie. Ja w kilku miejscach w Polsce promocyjnie wystawiam razem z koleżanką się z tymi produktami. Robimy wykłady w różnych miejscach w Polsce. Jutro także będzie wykład, jak ktoś chciałby nas odwiedzić w Krystalu o 18. Będzie wstęp wolny, można przyjść, posłuchać. Będzie można zadać pytania swoje indywidualne. Także na targach też. Ktoś, kto ma jakieś problemy zdrowotne. Ja nie jestem lekarzem, ale jeśli mogę doradzić pewne wskazówki, co zastosować, żeby zmniejszyć obciążenie organizmu lekami, to jest bardzo fajne. Dla wielu osób jest to, przychodząc do nas, pewien ratunek, narzekając na żołądek, układ trawienny, wątrobę, biorąc na coś lek, który jest często ratujący życie albo wspomagający, on niestety w drugą stronę jeszcze może coś tam zadziałać, jest jakiś efekt uboczny. My uważamy, że leki trzeba brać, w wielu wypadkach są to ratujące życie leki, ale można by było troszkę w inny sposób spowodować bardziej naturalny uruchomienie pewnych mechanizmów w organizmie normalizujących. Takie targi mogą pomóc ludziom z różnymi problemami, jakie mają zdrowotne, czy też stanu jakiegoś psychicznego, natomiast służą też jako właśnie promocja danej firmy, prawda? Dokładnie, tutaj można zasięgnąć opinii na wielu stoiskach. Jest tu bardzo ciekawych dużo produktów. Uważamy, że dopiero połączenie, jakiś kompleks daje nam efekt pełnego zdrowia. Nie jest tylko jeden produkt, który daje i załatwia nam wszystkie problemy. Nasz organizm jest zbyt skomplikowany, żeby tylko jednym elementem pomóc sobie. Dlatego i medycyna jest tak rozwinięta, konwencjonalna, i medycyna ta komplementarna także na wielu płaszczyznach bazuje. Tutaj jest wiele ciekawych firm, które ja osobiście też znam. Cenię sobie produkty, bo też używam produkty wielu innych firm. Nie tylko stosuję pole magnetyczne, ale także staram się wspomóc organizm w różny sposób. Wiadomo, nasza dieta, jedzenie jest dzisiaj dość ubogie w mineralne związki. Suplementacja, jeśli wiemy, jak to robić, to zaczynamy to stosować. A jeszcze proszę nam powiedzieć, czy jest Pan tutaj po raz pierwszy? Nie, jestem tutaj po raz trzeci. I za każdym razem są nowe osoby, które są ciekawe tematy. W ogóle województwo podlaskie, ja sam pochodzę z Trójmiasta, jest dość ciekawym terenem, jeśli chodzi o otwartość ludzi na samopomoc sobie, poszukiwanie innych metod niż tylko metody konwencjonalne. To mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie. Jest otwartość na informacje, na wiedzę. Dowiedzieliśmy się coś na temat magnetycznej biżuterii. W takim razie pomyślałam, że teraz przyszedł czas na oczy. Czy te oczy mogą kłamać? Jęczmienia, dokładnie. Tak, taki, o, na taką wysokość właśnie, na 10 cm maksymalnie. Ale to zwykły jęczmień? Tak, ze stanu juta, dokładnie ze stanu juta. Proszę powiedzieć, czy po raz pierwszy uczestniczy Pani w targach? Nie, ja już w Białymstoku mieszkam 10 lat i każdy targ jest tak tutaj. Przyjmuję ulicę Bema 11, 76 lokal, tam kabinety medycyny naturalnej. Tam pracuję, już 10 lat jest w Białymstoku. W ogóle na Polsce 15 lat. Czy tutaj jest zainteresowanie na targach, na dzisiejszych targach, bo one wczoraj tak właściwie się rozpoczęły. Czy jest duże zainteresowanie Pani medycyną niekonwencjonalną? Tak, dużo jest.
Czyli to swoistego rodzaju promocja, uczestnictwo w takich targach. No. Reklama. Reklama, tak. Mhm. Tak. Proszę powiedzieć, czym pani się zajmuje? Ja zajmuję masaże mongolsko-tybetańskie, chińskie różne, akupresura, specjalnie uszy, na moksem leczy, osobno na haluksem bardzo dobre jest moksy palić, wtedy już bardzo skuteczne. Można badać tęczowkę oczy na pulsami i na dzwoni. I wtedy już postawimy diagnozę, no jakie chora jest, tym leczymy. Już za chwilę kolejne propozycje medycyny niekonwencjonalnej. Otóż mam na myśli produkty ekologiczne, w których to nie znajduje się chemia i różnego rodzaju konserwanty. Tego typu produkty są zdrowe, dobre i korzystne dla zdrowia. Dlatego też zostańcie z nami, żeby zapoznać się, jak od środka możemy zadbać o swoje zdrowie. Ale za 3 miesiące. Na 3 miesiące. Na 3 miesiące. 199. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Przyjechaliśmy na targi po raz kolejny z sokiem z młodego jęczmienia oraz z algami. Szczep dokładnie się nazywa Chlorella prendoisa. I tak, może coś powiem o produktach. Tak, pierwszy produkt właśnie, tak się posłużę, to właśnie sok z młodego jęczmienia. Jak tutaj Państwo prawdopodobnie zauważyli, jest napis czeski, w języku czeskim. Z tego względu, że to jest tak,